takiego trochę pantoflarza dzisiaj zrobimy, więc... Jedźcie, kutafon, jaki kutafon, zepsuł mi wszystko i patrz. No nie dam rady tu zjechać teraz. No to niestety, zawracaj. Zdecydowanie za dużo było pytań o Pamułę, Piotera, tą pierwszą, która jest ciężka do znalezienia na kanale, więc robimy teraz specjalny odcinek z Pamułą dla was. Do Pamuły Piotera number one potrzebujesz właśnie tego. Szukamy rzeczy na Pamułę. Dobrze, czyli produkty na Pamułę. A do Pamuły Piotera potrzeba nam śmietany. Co to? 18%? Dla kogo to? 30 weź. 30. Ale nie ma lepszej, była taka bio. No niestety kiedyś z karagenem, ale to na potrzeby filmu dobra. Karagenem dobre takie, przynajmniej się wzmocnie trochę. Układ odpornościowy zadziała na karagen, będzie walczył z nim. Nie zawsze musi być bio. Kostka dobrego smalcu. To nie jest proste, Rafał. Yes. Ze świnią! Ale... Jaki fajny, ze świnią. Ile tego smalcu potrzebujemy? 80 gramów smalcu będziemy potrzebować. Ten jest zielony, może być bio. Na... Czy to nie jest doskonały produkt? 100 gramów tłuszczu w 100 gramach. Doskonały. 900 kalorii. Ile doskonały jest w ziemniakach w 100 gramach? Weźmiemy smalec gęsi. Tym razem żałujemy, weźmiemy lepszą. Dobra. Pamuła premium. Dobra, Pamuła. Że karagen był, no to teraz musimy sprostować troszeczkę czymś lepszym. Karagen. Ale wszystko na miejscu, patrz. Najlepsze rzeczy w jednym miejscu. 12 jajek wchodzi do jednej Pamuły. Do jednej Pamuły 12 jajek. A nie ma bio? Jajek, żeby pokazać? 12 jajek ekologicznych. Płacę za to. France. Bo ja będę pił tą Pamułę, Piotrek. To nie tak, że kupujemy i wylejemy przecież. Ale to takie Pamuły to ja nigdy nie piłem. Smalec gęsi, jaja ekologiczne. Taka jest Pamuła. To gdzieś ty mnie zaprowadził. No, nie jedzcie tego, chociaż byście byli na wysokich węglach, to błagam. Jeśli macie odrobinę człowieczeństwa w sobie, to nie jedzcie tego. To jest dla świni, a nie dla człowieka. Ja bym swojej świni bym tego nie nasypał. Rzeczywiście. Czekaj, Rafał. Ale czekaj, ja tylko Rafał dwa skłonniki. Mogę pierwsze dwa skłonniki przeczytać. No dobra, przeczytaj. Tego wspaniałego produktu. Pokaż. Cukier, olej palmowy. O, to super. Istnieją ludzie, którzy jedzą cukier i olej palmowy? Co jeszcze, Piotrek? Masło teraz orzechowe. Masło orzechowe, naprawdę? Peanut power tu jest. Trzcinowy cukier, posłodzichamy. A tu? Bez oleju palmowego. O, są lepsze orzechy, dobra. Pasta Felix. 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 16 zł. Ja chyba się, Piotrek, dzisiaj naprawdę nie wyrobię z pieniędzmi. To jakieś fajka kupiłeś. The real peanut paste. Nie chcę wiedzieć, tylko kosztuje. The real food. To? To jest to? Nie, to jest nie, to. Masło klarowane na szczęście tego. 40 zł. Co te krowy jadą, że to masło kosztuje? Dobra, Piotr, jak to eko, to weźmiemy eko. Już zróbmy taką naprawdę Pamułę. Straszną. Ta Pamuła naprawdę tanio wychodzi, jak się chce, bo to chytry Piotr robił. Bardzo tanio wychodzi. Ale dzisiaj zrobimy taką ekskluzyw. Aż zobaczę, ile mam na mBanku. Dobra, i brakuje nam jeszcze tego pomidoru suszonego. Czyli ostatni składnik, pomidory suszone, pomidory ale suszone. W oleju. Bogactwo potasu bierzemy w oleju. Najlepiej się pakować, żeby one były nasączone olejem. Mamy dodatkową kalorykę. No i dodatkowo z omega 3 będzie troszeczkę jeszcze. Tak, i witamina K. Może nie też. Tyle. A, i witamina K. No dobra, to bierzemy w takim razie te. Dużo nam tego trzeba? 100 gramów. No. Po odsączeniu 100 gramów. No tyle, wszystko produkty, mamy, tak? Piękne produkty, mamy tak ekskluzywną Pamułę. Ale zjem. Powiem ci, że nawet jestem zaintrygowany tą Pamułą dzisiejszą. Do kasy, teraz idę płacić, matko boska. No cena, powiem ci, Piotrek, zaskoczyła mnie za te produkty. Tak więc, moi drodzy, zakupy zrobione, zamknąłem się w około 50 zł. Jak na cały dzień, to według mnie jest dobra cena. A kupowałem naprawdę produkty w premium, to takie dosyć mocne. Takie. Takie, że Piotr jeszcze takiej Pamuły nie jadł nigdy i mówi, że chce skosztować taką Pamułę. To ani Bill Gates nie je chyba tak. A gdzie on taką je, on tam ryż pieprza. Idziemy gotować, a raczej przygotować Pamułę, bo Pamuły się nie gotuje. Będzie po prostu taka do zjedzenia. Aha, tutaj prawdopodobnie teraz wyświetlę wam makroskładniki i przede wszystkim mikroelementy, bo jedzenie to nie są tylko makroskładniki, to tak głupiec tylko postępuje, że liczy białko, tłuszcz, węglowodany. Gdzie my jedziemy? Do paczkomatu odebrać coś. No to odbierz z paczkomatu. A ja im będę mówił. No w sumie już wszystko powiedziałem. Dobra, teraz przenosimy się do Pamułolandu, czyli do pokoju 13. Czego będziemy potrzebować do Pamuły Piotera, którą będzie robił Rafał? Zaczynamy od ekologicznych jaj. Kolejne ekologiczne jaja. To w sumie 12 już. Smalec gęsi. W formie płynnej, pamiętajcie, to bardzo ważne. The real peanut paste. Śmietana with karagen. Z karagenem? Śmietana z karagenem, nie było innej niestety, inną bym kupił. Ja też. I ostatni produkt, jak myślicie? Co będzie? Oczywiście, że nie ziemniaki, tylko suszone pomidory. Sponsorem odcinka jest oczywiście świnia.
Świnia. No co ja wam poradzę? No świnia zasponsorowała ten odcinek. Na szybko, co robimy, Piotr? Mów teraz, co mam robić, bo nie wiem. Dobrze, pierwszy najważniejszy punkt to jest roztopienie smalcu. Roztopienie smalcu, ale że nasz jest roztopiony, to nie będziemy go topić. Wrzucamy wszystko po kolei, czyli zaczynamy od jajek prawdopodobnie. Warto jeszcze dodać, że pomyły się ani nie gotuje, ani nie piecze, ani nie podsmaża, ani poddusza. Po prostu się ją blenduje i jest. Po prostu i to jest urok pomyły. 12 całych jaj. Wbijamy. Połowa jaj już za nami. Emocjonujące naprawdę wydarzenie tutaj dla was wszystkich, dla mnie również. Zrobione 200 ml śmietany z karagenem nieznanej marki. Opa, 100 gramów czego? Suszonych pomidorów. Pomidorków. Czy one powinny być odsączone? Nie będziemy odsączać, jaki tłuszcz tak jest. Dobrego tłuszczu, moi drodzy, nigdy za wiele, więc nic nie odsączamy. Odsączać to se ziemniaki można z wody. Brudno w tej kuchni się robi. Ekologiczne masło orzechowe, przepięknie pachnie. I to jeszcze biorę, nie były prażone. 80 gramów takiego to piękne. To jest, jak powiem ci, jak złoto to wygląda po prostu. Nie, troszkę gorzej. I ostatnim produktem będzie smalec. Nie, nie, to co robimy? Wszystko by spieprzył teraz. Najpierw blendujemy. Czyli najpierw trzeba teraz zblendować to wszystko, dobrze? Czyli to teraz wszystko blendujemy i czekamy na gościa specjalnego, czyli smalec. Tak, na końcu przychodzi gość specjalny, uświetni całe to towarzystwo. Załączamy maszynę i my to lecimy. Zblendować. Trzymaj, bo się wyrywa. Zamknięte. Jak to kurde dokręcić trzeba? Co? Teraz mam wrażenie, że to zepsujesz. Daj mi się to. Jest, dobra. Siedzi. Siedzi. Robimy dalej. Teraz odkręć ten lufcik. I przez ten lufcik... Ale pachnie pamułka ładnie. Będziemy wlewać teraz, ubogacać. Czyli smalczykiem. Teraz Pure Energy. Bardzo cienkim strumyczkiem. W trakcie kręcenia oczywiście. Włączamy na mały bieg. Teraz powolutku lejemy. Tam samo to oko cyklonu musi trafiać. Pokaż, nagraj. Nie tak. Właśnie tak. Jezu, idealnie. Najczystsza alchemia teraz. Dziękuję. Było samo blender. I tym sposobem staliśmy się posiadaczami złota, najbardziej odżywczego koktajlu na świecie. Mamuła Piotera, moi drodzy. Pokaż, jak wygląda. Tak wygląda. Wspaniałą konsystencję. Jak pachnie? Wiecie, że ja jestem bardzo wymagającym człowiekiem, jeśli chodzi o smak i zapach? Bardzo dobrze pachnie. Nalewamy w takim razie. Ale tłusto tu pana doktora. Wszystko tłuste, sam tłuszcz, stół tłusty. Tylko doktor nie tłusty. Muszę... To uzyskaliśmy za 52 zł cały dzień jedzenia. I co bym chciał jeszcze powiedzieć o tym koktajlu? No pachnie niesamowicie, sprawdźmy jaki jest smak. Test smaku? Pachnie przepięknie, zobaczcie. Ja wiem. Pachnie niesamowicie. Bardzo dobry smak. Wydaje mi się, że nie ma lepszego suplementu na świecie niż to. W smaku jest to takie lekko słone, orzechowe, jakaś nuta pomidorów też się tam trafia, ale jakie sycące strasznie. 200 ml wypiłem, już nie mogę więcej. Ale masakra, cały dzień jedzenia mam. Dziękuję ciociu, dobranoc wujku. To jest tak strasznie sycące. Jak wypiłem, już nie mogę. Najmniej jeszcze, ja też się napiję chętnie. Jakie strasznie to jest sycące. To jest bardzo dobre. To jest dla każdego studenta danie. Fe, Piotrek, pijemy to razem, bo... Wszystkie aminokwasy. To jest naprawdę dobre, ale to masakra jakaś. Jeśli chodzi o sytość tego dania, to nic takiego nie piłem jeszcze nigdy w życiu. Co? Ja bym powiedział tak, moi drodzy, próbuję walczyć z tym, ale to nic z tego nie ubywa. Czy na studia, czy gdziekolwiek, to tylko pamuła Piotera. Koniec, nie zjem tego. Jakie to straszne. Dobre było? Dobre było. Trochę powycierał podłogi przy okazji pan doktor, bo już dawno nie sprzątał. Jest przyjemny, spożyteczny. Ludzie się pośmiali troszeczkę na pewno tam, chyba że zrobili co za idiota. Nagrywa się już w ogóle? Tak, tylko patrz, nie ma tam żadnych danych wrażliwych. Nie ma, same tam gówno. Dobra.